Witajcie, z tej strony Kantal Indie po polsku. Dzisiaj chciałbym wam przedstawić Defenders of Ardania. Jest to gra osadzona w świecie znanym z cyklu Majesty. Stworzyło ją studio Most Wanted Entertainment. Do wyboru są trzy różnorodne rasy. Ludzie, potwory oraz demony. Każda z nich posiada własne zdolności i zalety. Rozgrywka stanowi wariację Tower Defense. Oprócz standardowego budowania wież obronnych, tworzymy też wojsko, pogrupowane na oddziały, które musi sforsować zamek oponenta. Pod naszą komendę zostają oddane 24 typy jednostek oraz taka sama ilość budynków obronnych. Mamy tutaj kampanię pojedynczego gracza i rozgrywki w trybie Skirmish. Ja dzisiaj wam pokażę rozgrywki w trybie Skirmish, ponieważ w kampanii dla pojedynczego gracza jest bardzo dużo tekstu czytanego przez lektora, a nie chciałbym wam tego spoilować, co tutaj się dzieje w grze. Ja i tak postaram się mimo wszystko trochę to wyciąć przy edycji, dzięki temu nie będziecie musieli poznawać fabuły gry. Jeżeli sami będziecie chcieli zakupić grę, to jak najbardziej poznacie wszystkie wątki tutaj, jakie są w historii, na własną rękę. Zacznijmy sobie rozgrywkę. Tutaj było takie bardzo długie wprowadzenie, które dla was wyciąłem. I ja sobie teraz będę mógł kupić kilka jednostek, które tutaj posyłam na zamek wroga. Zrobię to teraz. I te jednostki będą szły do jego zamku, a ja tutaj będę musiał jeszcze kupić kilka wieżyczek obronnych. Kupię tutaj i tutaj. Dzięki temu przeciwnik będzie szedł tutaj takim labiryntem. Postawię jeszcze tu jedną wieżyczkę. I przy zamku postawię jeszcze jedną tutaj. Świetnie. Teraz mam nadzieję, że uda mi się trochę uszkodzić zamek tego nieprzyjaciela. Dodatkowo celem tutaj w tej mapie jest zniszczenie tych dwóch kopalń. Jedną już zniszczyłem i teraz potrzebuję zniszczyć drugą. Tutaj przeciwnik strzela do mnie takimi ogniami, jak widzicie, ale dla moich wojsk to nie jest żadna przeszkoda. Budujemy jeszcze tutaj jedną wieżyczkę. Ja sobie też wybuduję tą, która rzuca na znaczną odległość. Kupię dodatkowo jeszcze tę armię, którą tu mam. Kilka jednostek tych podstawowych za 5 sztuk złota. I jak widzicie, jest tutaj tak, że ja mam ten zamek, z mojego zamku wychodzą moje jednostki, muszą one uszkodzić jednostki przeciwnika, muszą pokonać ten zamek. Jednostki przeciwnika budowy zamku są tutaj, ma 250 jednostek wytrzymałości. Dzięki temu, że pokonam ten zamek, będę zwycięzcą danej rozgrywki. Co jakiś czas mogę sobie kupować nowe jednostki, ponieważ jest ich limit. I świetnie, teraz moje jednostki pójdą już na zamek mojego nieprzyjaciela. Jak widzicie, dwie kopalnie zostały zniszczone i są nieczynne. Wróg odbiera mi troszeczkę tylko punktów mojego zamku. Odebrał mi chyba 20 punktów. I to nie ma żadnego znaczenia, ponieważ w tej misji on ma tak mało tych punktów, że i tak jest na przegranej pozycji. Ma połowę mniej niż ja. Niestety w tej mapie nie będę mógł wam pokazać żadnych zdolności dodatkowych, takich jak czary. Ale uwierzcie mi na słowo, gra się później bardzo przyjemnie z tymi dodatkowymi czarami. Jest to takie przyjemne urozmaicenie rozgrywki Tower Defense. Muszę sobie kupić kolejne jednostki. Tym razem kupię te mocniejsze z samego końca, ponieważ one będą mogły bardzo dużo obrażeń zadać tutaj u nieprzyjaciela. Moje wieżyczki, jak widzicie, ładnie bronią mojego zamku. Wybuduję sobie jeszcze tutaj dwie, ponieważ mam na tyle funduszy, a mogę nawet jeszcze jedną dodatkowo. I teraz już przy moim zamku jest ich bardzo dużo. Wróg praktycznie nie ma szans. Przyspieszę sobie rozgrywkę, żeby moje wojska szły trochę szybciej. Oczywiście wojska nieprzyjaciela też idą szybciej. Wszystko zaczyna się poruszać w odpowiednim tempie zwiększonym 2 razy. I czekamy, jak się rozwinie sytuacja. Moje jednostki, mimo tego, że są bardzo mocne, to niestety są niesamowicie wolne. Przez co jestem zmuszony czasem przyspieszać rozgrywkę, ponieważ czekałbym przez to bardzo, bardzo długo. Na początku musiałem skrócić tego lektora, ponieważ jego głos dla mnie bardzo, bardzo denerwujący. Niestety przy każdej potyczce, przy każdej mapie głos tego lektora jest taki, a nie inny. Niestety nie da się go wyłączyć i nic z tym zrobić. Dodatkowo przy każdej mapie, jeżeli ją zaczynamy, to ten lektor niestety jest za każdym razem, przy każdym włączeniu. Jest to bardzo duży minus, ale myślę, że większych minusów ta gra nie będzie mieć. Z czystym sumieniem mógłbym ją polecić każdemu z was, każdemu fanowi gier Tower Defense. Moje wojska już tutaj dochodzą do zamku nieprzyjaciela i zobaczymy, jak dużo jednostek wytrzymałości mu zabiorą. No jak widać, tylko troszeczkę, bo każda chyba jednostka zabiera po 5 punktów. Jest to bardzo mało. Dlatego też muszę kupić kolejne jednostki. Teraz kupię te szybsze. Jak widzicie, ci klerycy są najwolniejsi niestety. Teraz kupię jeszcze te środkowe. I posyłając takie 2 oddziały będę mógł sobie dość szybko wygrać z tym przeciwnikiem. Nie jest tutaj jakoś bardzo skomplikowane do ogarnięcia to, co się dzieje na ekranie, ponieważ to sam początek gry. Kilka jednostek, oczywiście wroga idzie na mnie, kilka wieżyczek jego. Ja sobie chyba mogę jeszcze jedną, już nie, niestety nie mogę kupić wieżyczki. No i moje wojska zostają bardzo, bardzo przerzedzone przez nieprzyjaciela. Mam nadzieję, że jakoś sobie z tym poradzę. Sprzedam tutaj te jednostki, te moje wieżyczki. I zakupię tutaj kolejną. No niestety złe okienko, przepraszam. Zakupię tutaj tą wieżyczkę. Ona ma większy obszar swojego zasięgu. I kupię kolejnych żołnierzy w mojej armii. Zobaczymy, jak teraz te oddziały sobie poradzą. Mam nadzieję, że nie będę zmuszony, żeby się poddać temu przeciwnikowi, ponieważ byłby to trochę wstyd, gdyż to jest dopiero 2. misja kampanii. Tutaj ten przeciwnik trochę się mocno obudował tymi 4 wieżami. Niestety moje wojska docierają na miejsce bardzo osłabione. Ale całe szczęście, że teraz trochę punktów tego zamku zostało uszkodzone. Kolejne wojska docierają na miejsce. Niestety są to tylko 2 jednostki. No i teraz tylko 1. Całe szczęście, że zdołała ona uciec przed tymi pociskami. Ja już nie mogę kupować kolejnych wież. Sprzedamy sobie tą tutaj. I kupię kolejną tutaj. Znów muszę budować swoje oddziały. Kupię oddział bardzo pomieszany. Niestety teraz mi się to coś nie udało, dlatego spróbuję jeszcze raz. Nie wiem, czy teraz mogę sobie wycofać. Mam jeszcze dodatkowo tutaj te jednostki, więc zaraz sobie je puszczę razem z tymi podstawowymi tą i tą. Niestety chyba teraz limit jednostek, które są na polu walki, został przeze mnie osiągnięty, dlatego muszę sobie poczekać, aż te jednostki, które są aktualnie na planszy tutaj, dojdą do zamku nieprzyjaciela. Świetnie, tutaj biegną bardzo szybko do zamku, no ale niestety tylko jedna jednostka została przy życiu. Kupię zatem te najszybsze, które tutaj są i zobaczymy, jak one szybko pobiegną do zamku. Mam nadzieję, że zdołają one uciec przed tymi kulami ognia z powietrza. Niestety cienko to widzę, ale trzy jednostki zdołały wbiec do zamku. Nie jest to jakaś porażająca ilość, ale ja będę od tej pory cały czas tylko te jednostki kupować. Jak widzicie, kilkanaście oddziałów mogłem sobie kupić. I teraz mam nadzieję, że o wiele mniejsza ilość tych wieżyczek dosięgnie moje jednostki. Wróg tutaj budował kolejną swoją wieżyczkę. Niestety bardzo to osłabia ten mój oddział, ale myślę, że to już jest końcówka rozgrywki. Jeszcze tylko trochę punktów na koncie przeciwnika. Jeszcze tylko 40 punktów, więc jestem już na finiszu. Moje oddziały już biegną, a ja szykuję się do wyciągnięcia werblów, żeby triumfować. Świetnie, tutaj wróg wieżyczkę swoją zburzył i ja dzięki temu o wiele szybciej wygrałem. Your Majesty, we are most grateful. Our minds are safe once more. Gilman, did you receive any warning prior to the attack? Nay, these humans, or whatever they are, arrived silently at daybreak. What do you mean, whatever they are? It's just as I said, Advisor. Our axes wouldn't even dent them, and they shed dust instead of blood. Our wise men warn of the undead. And they have sent me to attend to the matter. Join us then. Another strong arm is always welcome. Tak wygląda, moi drodzy, rozgrywka w grze Defenders of Ardania. Mam nadzieję, że zaciekawiła was moja rozgrywka i zastanowicie się nad zakupem tej gry. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.